Już we wcześniejszych okienkach transferowych staraliśmy się też o jego pozyskanie. Ma on tu w Zagłębiu niepośrednią rolę, wpisał się w historię tego klubu i na pewno chętnie byśmy go w swoich szeregach widzieli. Na dzisiaj trudno mówić, jak się to skończy. No, mieliśmy już zapewnienie latem, że uda się go pozyskać. No jednak no, stanowisko Kaiserslautern, mimo że on tam nie gra i jest w sumie niechcianym zawodnikiem, jest dosyć twarde i no, bardzo ciężko nam się tutaj jakieś warunki no, korzystne dla klubu. No, na to też patrzymy tutaj z Kaiserslautern przede wszystkim wynegocjować. No, gdzieś też nieoficjalnie wiemy, no, że Ilian no, chciałby wrócić do Zagłębia i to jest pewne. No. Jak to się zakończy, no trudno powiedzieć. W dwóch poprzednich okienkach niestety nie udało nam się. W pierwszym nie byli kompletnie zainteresowani zimowym, gdzie on nie grał i w letnim no, wykazywali niby wolę, ale kwoty, które zażądało Kaiserslautern, no, były nie do przyjęcia po prostu, jak na naszą tutaj ligę i nasze warunki.